Siema wszystkim, ja jestem Piechol, to jest GTA Online. Jak widać po poprzednim odcinku, jeszcze nie mam tej waki, bo nie mam za co wykupić jej. Zmocniłem insurance, ale dobra, to nie, chyba nie będzie stwarzało żadnego problemu, mimo tego, że wyścig to jest to, co dzisiaj będziemy robić. Bo challenge brzmi, zrób i wygraj jeden wyścig z włączonym trybem wyścigu GTA. W ogóle nie wiem, co to jest, w ogóle jak to zrobić, ale zobaczymy. Pewnie nie będzie to trudne. W każdym razie jest to challenge od Krzyśka Play Games 78. Ja by co możecie obczaić jego kanał, jeżeli faktycznie gra tam w jakieś gry. Ksywka wiele wskazuje. Ale dobra, no to wchodzimy w online. Akcje. I teraz tak, stwórz. Akcje zaznaczone, stworzone przez Rockstar, zatwierdzone. Nie mam żadnych. Dobra, z trybem GTA, no to może zatwierdzone przez Rockstar. Wyścigi. Kurde, może to jest tryb po prostu, który można włączyć w środku. No to może w Park Wiwang? W takim wypadku. Tylko to jest ciekawe, czy tam będę mógł faktycznie ustawić tryb, czy to jeszcze trzeba zrobić wcześniej. Dobra, zobaczymy. Tak jak mówiłem, nie robiłem tego nigdy wcześniej. W ogóle nie wiem, czym się różni wyścig w trybie wyścigu GTA od normalnego wyścigu w GTA. Tak właściwie. Poziom wyścigu, niestandardowe pojazdy, radio. Moment, o właśnie. Jest, dobra. W wyścigu GTA dostępna jest broń, której gracze mogą używać przeciwko sobie. Okej, okay, dobra. To może w takim wypadku 5 okrążeń aż. Choć w sumie nie wiem, jak długi jest ten tor. No przynajmniej lat 80. i 90. myśleliśmy, że azjatycki tygrys zapanuje nad całym światem, tak jak wykupił biurowce w zachodnim Los Santos. Jednak 10 lat kryzysu gospodarczego nieco zmieniło te przewidywania. Ścigaj się jak mistrz wszechświata w tym wyścigu z krótkimi okrążeniami wokół Wiwang Tower dla samochodów i motocykli. To może nawet 6. Klasa sport. To weź super samochody weźmy, nie, to będzie za szybko. Ha, motocykle i bronie, kiepskie połączenie. Ej, wow, ktoś dołącza, spoko. Już teraz, od razu, jeszcze tam nie zrobiłem zatwierdzić ustawienia nawet. Pora dnia, niech będzie rano, żebyśmy widzieli, do kogo strzelamy. Pogoda obecna. Ruch uliczny włączony, poziom pościgu wyłączone. Niestandardowe pojazdy niech będą, wyrównanie, cień. Drużynowy wyścig GTA. Nie, może nie. Pozostaje jedynie ustawić SOWAX FM. Dobra, Matti podziękował za wyścig z trybem GTA. Dobra, teraz zatwierdzam ustawienia i teraz tak. Wszyscy z bieżącej sesji to raz. Znajomi to dwa. Dobra, ktoś tam grał, bo nie widziałem w ogóle, czy jakieś zaproszenie teraz doszło tam do listy. I gracze z dopasowanymi umiejętnościami, powiedzmy. Spójrzmy. Oj, dobra, wszyscy mają i tak zaproszenia w drodze, jak zwykle, nie? Zapominam, że raz tam, jak wciskając zaproszenia, niby zostają wysłane, ale rzadko zostają zaakceptowane. Właśnie, zajęty. Zaproszenie w drodze, zaproszony, zajęty, zaproszony. Dobra, czy jednak miało to jakiś skutek? Okej, okay, a jak to teraz wygląda tutaj na tej liście? No nie, no tylko jeden w dalszym ciągu jest, w dołączonych. A nie, no sam z kolesiem nie będę jeździł i zasuwał jeden do drugiego. Co? Jak? Już? O, to super. Pościgamy się w duecie, więc jest duża szansa, że wygram ten wyścig z włączonym trybem GTA. Tylko jak się strzelało? Ło, wow. Addera mogę? Na pewno bardziej Addera. A w ogóle moment, mówiliście, że nie Wacka, nie Volti, że Zentoro jest najlepszym samochodem. Ej, dobra, czerni mi pasuje, ale kolor ekipy w sumie bardziej, tam będziemy do się strzelać po prostu. Nie, dobra, tak dzień jest, no to kolor tak w sumie nie gra roli praktycznie. Dobra, potwierdzam. Więc ścigamy się z siwą małpą. O. Kury te, pewnie już wie wiele więcej ode mnie, wiele więcej od Superlamy. Nie no, małpy to są podobno szympansy, najbardziej inteligentne, człowiekokształtne. Więc uwaga, tylko teraz tak, broń startowa. Czy mogę strzelać z samochodu? Może SMG? Tak po prostu. Teraz naboje, fuck, oczywiście. A nie mam pieniędzy! Oooo! Czyli może jednak wcale nie będę pierwszy, dobra, jestem gotowy.
Nawet nie mogę postawić. Ej, w sumie, kurde, nawet nie miałem stówki, bo tam jeszcze widziałem, pojawił się w komentarzu challenge, co prawda nie, tam dużo łapek nie zgarnął. Potem, przypominam, zgarnął 8. Więc musi być coś na rzeczy. Był też challenge, że mam postawić całe siano, jakie mam na siebie. No stówkę mógłby postawić, czemu nie? Dobra, ale jak się strzelało? Ej, dobra. Nie jest takie wolne. To Zentoro. Chyba będziesz hamował? Pewnie, że będzie. As. Okej, okay. Broń włączona. Weapons unlocked. Dobra, mam to, ale jestem z przodu. Dobra, to ja się bardziej skupiam na wyścigu, bo jednak challenge'em pierwsze miejsce fajnie było dowieść. Ale on truje rakietami, kurde. Dobra, klucz. Jakby co, jakieś reperacje delikatne, naprawy, coś. Ewentualnie by zaszło, ale nie. Bo przecież auto jeszcze nie jest uszkodzone. Kurde, dobra, chyba wiem czym się strzela. Już chyba, że to on. Wcisnąłem lewą gałkę, przypadkiem. Oh shit! No chyba będę musiał przetestować, mam rakiety? Nie mam. Dobra, on strzela, ale strzela niecelnie. Dalej jestem pierwszy. Kurde, ale teraz będzie bardzo blisko, będzie mógł mnie sieknąć rakietą. Fuck, zawsze to jest długa prosta. Dobra, uniki jakieś, uniki. Dobra. Oj, ostry w lewo, fuck, dobra, faktycznie. Lewą gałką się uruchamia rakiety, ale co z tego? Aaaa, no nie zgarnąłem jej, nie zdążyłem, fuck! Szybko, 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 come on. O, ale jest daleko. Dobrze, ustawiłem tyle okrążeń. Dobra, więc... O, to jest moje, kurde, myślałem, że on się rozwalił, może przypadkiem. Aaaa, przejadę? Tak, dobra, fuks, ale beton, jak ja to zrobiłem słabo. On jest nawet za zakrętem, więc ja bym nawet teraz posłał idealną wręcz rakietę. Ej, moment, właśnie, przecież ja nie mam rakiet chyba, miałem. Okej, dobra, miałem. Teraz już nie mam dopiero, ale nie, cicho, spoko. Co to jest? Przyspieszenie? Turbo? Okej, dopalacz. Dobra, tylko na jakiejś prostej. Albo podnosząc się z kraksy, uwaga. Aha, miałem go trzymać, fuck. No nie! Odradzanie. Szybko, no ej, ile to trwa? Przecież to się w ogóle nie opłaca. Autentycznie, no patrzcie, jeszcze kółeczko wczytywania, znowu. Nie wierzę. Jak można sfejlować własnego tak praktycznie ustawionego pode mnie challenge'a? Kurde, tylko dwóch gości jest, tylko jeden przeciwnik, z którym mógłbym przegrać. Ej, on tu jedzie? Nie? Kurde, może ten tor jakoś tak przebiega dziwnie. No patrzcie, jaki zator! Teraz dobra, winę jakby co można zrzucić na Pagazzi Zentoro, czy jak to się tam nazywa. No. Dobra, nie, serio? Serio? To już coś mi się wydaje, że teraz konsola specjalnie podrzuca mi wszystko i wszystkich specjalnie pod nos. Nowy rekord osobisty gości ustawił. Nie, no dobra, ale to już sam zrobiłem teraz, sam zmoczyłem. Kurde! Fajnie było móc chociaż raz w niego strzasnąć rakietą. Fuck. Dobra, więc teraz każdy zakręt pokonany idealnie musi być. Dobra, ten już nie był. Skryłem latarnię i... No jeszcze miał... Nienawidzę tego, ale dobra, bierzemy dopalacz. A nie, nie mogę, mam rakiety. No fuck, dobra. Już teraz się ich nie mogłem nie pozbywać. No i tak go nie dojadę, chyba że zaraz będzie mnie próbował zdublować. Dobra, należy pamiętać, że tam nie mogę wyskoczyć znowu. Dobra, odsuń się, bo jadę. Teraz tak. Aha, już okrążenie 4x6, on już pewnie wali piąte. Dobra, hamulce. A no nawet niezły zakręt, nawet niezły, choć za wolny. Żeby, no co, no widzicie właśnie, on już teraz czas na kolejne okrążenie, ale jestem do tyłu. Okrutnie. Więcej graczy by się przydało, może ktoś by też zatarł się i mógłby przynajmniej do niego postrzelać, ale tak to widzicie. No, on jest, faktycznie, zaraz mnie zdubluje. Ej nie, serio? No, chcę bardzo spróbować też raz. Walnąć w kogoś rakietą, więc... Postujmy tu. Dobra, bam! Dupa! Jeszcze mnie podbił, kickflip! Nie, raczej nie. Dobra, szczyt w stylu, szczyt dla Merki, dałem się zdublować. No, ale umówmy się, gdyby tutaj liczył się czas, albo to, żebym naprawdę ukończył ten wyścig, to bym cisnął na łeb na szyję, a nie zawracał. A to jest odcinek. A w odcinku muszą być jaja, ale i tak nie trafiłem. Dobra, dajcie to turbo! Ale jest szybko na turbo. Więc trzeba tylko na prostych używać. To tyle wam mogę powiedzieć. Z mojej krótkiej kariery gry w tryb wyścigu GTA. Czyli coś takiego jak Crash Team Racing, albo nie wiem, Super Mario Kart. Coś nie, chyba nie było Super Mario Kart jeszcze.
Ale Mario Kart już było. 64, teraz chyba nawet... Które? 9? 8? Kurde, nie wiem. Twórca się powiada, dlaczego... Chyba nie, 30? Nie, już dopiero... Dobra, nieważne jaki numer, ale powiedział, że dlaczego ten numer? No bo po prostu to jest ta gra w tej serii z kolei, nie? Tak po prostu Captain Obvious i tyle. Dziennikarz pewnie miał niezłą minę, jak usłyszał taką odpowiedź. No, ale umówmy się, pytanie też było głupie. Dlaczego, powiedzmy, numer 8 w tytule? No, przepraszam bardzo, no bo to jest 8 gra z tej serii. Dzięki. Kurde. Nie, dobra. Nie śmiejmy się z dziennikarzy, oni to mają bardzo stresującą robotę. Przecież, kurczę, tam wszystko idzie na żywo. Nie można powiedzieć, sorry, nakręćmy jeszcze raz ten wywiad. Nie no, w sumie można, ale ej, no. To traci w ogóle na wiarygodności, integralność materiału jest zachwiana, jest słabo, kto by to chciał oglądać? No w sumie pewnie ktoś by się znalazł w dobie internetu, zależy wywiad z kim i na jaki temat. Na przykład Doda, czemu byłaś bez majtek? No pewnie ktoś by obejrzał. No ale już na przykład inne tematy mniej. Dobra. Limitu prób nie było, więc jeżeli uda mi się to powtórzyć teraz, no to zawalczymy jeszcze raz. No ale jeżeli nie, no co? Wiadomo, jaki komunikat zaraz się pojawi na ekranie. Zobaczymy, jak tam będzie można. Powtóreczka, czy co? Nigdy nie lubiłem dostawać spustu na twarz na sam koniec, zwłaszcza po porażce. Daj powtórkę. Tylko tym razem pozapraszam, kurde, tyle osób, że... Nie, no niestety. Może by wolał na przykład, nie wiem, skrzydlatych łowców? Nie, może lepiej nie, może unikajmy przez jakąś dłuższą chwilę tego trybu. Bo ostatni poszło wybitnie źle. Sześciokrążeń, ale może faktycznie zmieńmy tor. Nie, nie mogę zmienić toru, to jest jedyne, czego nie mogę zmienić już. Mogę wszystko inne. Dobra, powiedzmy, że nie było źle, ale zmieńmy samochody z super na zwykłe sportowe. Albo nawet na klasyki sportowe. Okej, dobra. Będzie i powoli, i do tego jeszcze z rakietami. Dobra, potwierdzamy ustawienia. Dobra, więc tak, moi znajomi. Ha, nikt. I'm so fucking lonely. Nie, no dobra, członkowie mojej ekipy. Też nikogo. No dobra, w sumie godzinie takie, że wszyscy pewnie w szkołach, ewentualnie na zajęciach, albo dziobią do sesji, bądź też piszą prace magisterskie, czyli to, co ja powinienem robić w tym momencie. Dobra, wszyscy z dopasowanymi umiejętnościami. Co jeszcze? Tworzenie gry otwarte, zamknięte? Niech będzie otwarte. Tak, graj, pewnie, w pojedynkę będę sobie jeździł i strzelał rakietami, będzie fajnie. Nie. Cóż, nie, serio? Pewnie byłoby fajnie, bym mógł sobie pojeździć po mieście i postrzelać rakietami w bogu ducha winnych przechodniów, ale... więcej fanów będzie z innymi graczami, więc poczekajmy. Uwaga, coś się dzieje. Danny Towin dołącza. No dobra, mam nadzieję, że jeszcze więcej osób też wpadnie przy okazji. No ale niestety wietrze duet znowu. No. Zostaje 58 sekund, ja będę czekał ile będzie tylko szło, ale... zajrzyjmy jeszcze w listę i powysyłajmy indywidualnie. Nie, to o samym może nie, choć w sumie mamy rakiety. Niech poleci, jedno zapro. Nie, no z szympansami już dzisiaj nagrałem trochę. No dobra, nie pytajcie czemu pominąłem, po prostu tak, o dobra, goście jest w kasku, nada się. Aha, nie no dobra, no to w sumie już nie bądźmy wybredni. I szympansa, coś tym małpę, coś tym, no. Zależy w jakiej kolejności. O którym mówiłem najpierw. Nie, no dobra. Rasizm is wrong. Racism is wrong. Dobra, uruchamianie sesji, tak jak mówiłem, zwietrzyłem ten duet. Jednak nos dobrze się sprawuje. Faktycznie, to nie mam kataru. Piękne pojazdy. No nie no, może nie Roosevelt ten, no ale... jakimś innym. Ten jest drogi jak cholera podobno. Czyli no ten jest lepszy. Pegazzi Monroe. Chyba go weźmiemy. Dobra, panie Monroe. Jedziemy z koksem. Potwierdzamy. Czemu jestem łysy? Why the hell am I bald? Kurde. Nie, może naprawdę ogolił głowę w geście skruchy za to, że przegrał poprzedni wyścig. Znaczy, są jakieś pieniądze, które mogę postawić? Mogę, więc jakby ktoś tam chciał, żebym postawił całe siano, to uwaga! Ta.
Ej, wow, sorry, mogę po prostu w tą stronę. Nie, maksymalnie 2500 mogę. Ha! Więc nie, nawet nie ma sensu. Bo to nie będzie wszystko, co mam. Będę musiał poczekać na moment, aż będę miał tylko 200, znaczy 2500. 500 na mnie, broń startowa SMG, ale to nie taka broń startowa jest włączona w ogóle, ale naboje i tak mogę kupić do 1000. No i do karabinku też, kurde, chyba jeden pakiecik ledwo zdążyłem. No ale dobra, jest Monroe, on wziął co? Tak właściwie? Gdzie on jest? Przede mną? To się rzadko zdarza. On Roosevelta! Dobra. Widzę klasyka kontra, powiedzmy, klasyczna nowoczesność. Patrzeć na karoserię pojazdów. Ej, wow, Roosevelt całkiem nieźle drapnął. Ale mnie zrobił! Ale jest ten słaby Roosevelt, mnie poklepał. Nie, dobra, muszę go teraz dojechać. Więc nie mogę wypaść na żaden z zakrętów, zapodać sobie rakiety i może w niego trafię. Nie jest aż tak znowu daleko. Jeszcze wszystko jest do zrobienia. Shit! Serio, wciskałem hamulec do oporu, nie? Znowu 6 okrążeń, mam nadzieję, nie? Kurde. Dobra, ej, udało mi się zgarnąć klucz, ale nie wiedziałem, że moje auto było uszkodzone w jakimkolwiek stopniu. Dobra, ten zakręt w ten sposób. Nie, do pałki, nie, lepiej rakiety, bo on jest zakręt dalej tylko. Jeżeli tu nigdzie nie spieprzę, no... jeszcze ten znak! Dobra, w tym momencie właśnie przejechał, to odliczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, kurde! Jest około 12 sekund przede mną. No to jednak teraz będziemy musieli do pałkę wziąć. I w ten sposób jakoś starać się skrócić dystans między nami. No bo znowu widzę sytuację, jak kurczę, dosłownie kalkę z poprzedniego wyścigu. No, pulsacyjnie hamowałem nawet, ale dobra, fuksem, że udało mi się odbić od bandy. Ej, dobra, on coś tam się zawiesił? Nie, on nawraca już pewnie. Kurde! Dobra, może wypadł faktycznie. Okej, ale ten zakręt chyba mam na niego patent. Trzeba tędy ładnie. Bez skrojenia tej latarenki oczywiście, bo by lepiej. Dobra, wywalić to. Pięknie, kurde, się wmontował, ale ach, myślałem, że jedno i drugie się uda. No bo on już skończył, gdzie jest ta długa prosta? Ej, nie, to na pewno nie to, na pewno nie tutaj. Trzeba uważać, trzeba ostrożnie gałeczkę wychylać. Bo tu nie ma drugiej prostej, na której mógłbym się rozpędzić. Chyba, że tu. Dobra, jedziesz. Pełen but, pełen but, pełen but, pełen but, pełen but, pełen but, hamuj! Znowu się nie zmieściłem. No ale teraz będę musiał tu, dobra? Są mi rakiety, no kurde, on jest zakręt dalej cały czas! Co jest, kurde, Roosevelt jednak był lepszy. Nie, to po prostu chodzi o kierowcę, no ale jak mi w takich momentach się zagmatwuje gra, zatrzymuje animację, no to... Ej, ale sorry, ten koleś z prawej jest szybszy ode mnie. Ale beton. Dobra. No patrzcie, kolesia, no co za tebi! Kurwa, zginiesz! No uciekł jeszcze tak daleko, że go nie dorwa na drogę. Co? Cofnął się do mnie! Albo nie. Ale mnie wgniótł w glebę, on przejeżdżał tylko zgodnie z torem, bo one się zapętlają. I jeszcze mnie zniszczył. I czemu tu? Czemu tu mnie wywaliło? No nie wierzę. Ale dzisiaj jest turbolamerka posiana. Dzisiaj w pełni zasłużony napis. Challenge failed. Naprawdę będzie. Dobra, jest, no co tam sobie skręca? Aha, turbo. A kid, jedziemy za nim. Takich sobie uciech teraz muszę dostarczać. Wiem, że nie tędy. Shut the fuck up, nie? Ja chcę zobaczyć, jak on jeździ, że taki dystans tworzy. No patrzcie, on nie... No co? No żadnych wiraży, nic, on po prostu jedzie sobie. Tak najzwyczajniej w świecie. Dobra, rakieta. Mhm. Kiepski ze mnie James Bond. Ej, no... Wo. No fany, nie tego oczywiście, rozwaliłem co trzeba. Odruch był właściwy. Później wbicie się w niego na pełnym bucie. To jest jak najbardziej do zrobienia. Jeżeli go trafię... Oj! Oj! Ręczny! Kurde! Nie, serio, nawet w ten sposób nie jestem w stanie mu zagrozić, więc jedziemy naprawdę typowo pod prąd teraz. I może też raz uda mi się go zniszczyć. Mam przygotowane rakiety specjalnie na niego.
No już kompletnie teraz dałem za wygraną. Kompletnie. Ej, moment, kiedy on pojedzie? Tędy? No kurde, nawet zapomniałem teraz, kiedy tu się jeździ tak właściwie. No w którą stronę skręci? Albo pojedzie tu prosto, albo skręci tam. Dobra, jedzie tu. No. Jest i Roosevelt! No, chybione rakiety. A ja, on jest szybki, bardzo szybki. Może teraz turbo wcisnął. Ale patrzcie, raz zahamował i... No, nie, sorry. Dzisiaj nie dam rady. Dzisiaj jest po prostu nie mój dzień. Bitnie nie powinienem dzisiaj wsiadać za kierownicę. Nawet tą prawdziwą. Bo coś się może wydarzyć. Niedobrego. Ej, nie zatrzymał się. Też mi się zdarzyło przejechać. Chociaż raz. Dobra, cicho. Ej, jeszcze jest szansa. Jeszcze jest realna szansa, żeby go trafić. Teraz. Kurde nad nim. Dobra, jeżeli tutaj nie zmoczę. Może jeszcze chociaż raz uda się go rozpieprzyć rakietami, no fuck, wziął je za mnie. Dobra, ale jakiś destruction derby, obrócić go. Płaczę, bo kurde, moje umiejętności są tak słabe. Czy nawet porzucając wyzwanie i reguły gry, nie jestem w stanie go rozwalić. Ostatnie okrążenie. On już skończył. Nie, jedziemy przed ciebie, rozwalając wszystko po drodze. Popatrzmy sobie na silnik. To jego wina, że nie przejechałem pierwszy. Nie dał rady. Dobra, mogę wysiąść w trakcie wyścigu? Pewnie, że mogę. Czyli, ej, moment, a mogłem po prostu na niego lutować? Tak najzwyczajniej w świecie? Pach, 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 pach. Kurde. To można było to bombą załatwić. Ale musiałbym wysiąść. No nie no, did not finish. Więc no points, no cash. Nie, sorry, some cash jednak. Coś, ale zawsze. Dobra, kochani, nie, serio, challenge. Fail, no i ten palec środkowy, no jeszcze nie wierzę. Nie wiem, że wdeptał w glebę, to jeszcze nasikał na moje truchło. Nie, dobra. Kończę, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.